ciągle cały czas tylko mówimy, że trzeba się tym zająć, a niewiele jak na razie w tej kwestii systemu podatkowego się zmieniło. Natomiast jeśli mowa, czy oni wrócą, czy nie, jest jedna historia znana mi, ale nie ma jej w tej książce, bo poznałam ją trochę później. To jest kobieta, która wróciła z Wielkiej Brytanii właśnie dlatego, i to jest bardzo ważne, że tęskniła i że spostrzegła się, że w czasie, kiedy ona wyjechała akurat na studia, więc to jest trochę inny przykład, chociaż też taki jest w tej książce, że wyjechała do Wielkiej Brytanii na studia, nie czysto do pracy, ale po upływie czasu po prostu zorientowała się po bratanku swoim, który zaczął mówić do niej proszę pani, a nie ciociu, tak? I ona zorientowała się, że jednak jest coś, co bezpowrotnie traci pracując w Wielkiej Brytanii, czyli te więzi z rodziną. I to jest bardzo ważne z tego punktu widzenia, że tak jak mówię, oni zawsze tęsknią, tam tęsknią za rodziną, za Polską, a kiedy wrócą tutaj, no to już niestety poukładali sobie życie tam i tęsknią za tamtym światem, za możliwościami tamtymi. To było oczywiście bardziej wyraźne, że ciekawe takie zjawisko, że artyści na przykład, którzy tęsknią do dzisiaj, że artyści, którzy w Polsce już raczej tam wypadli z obiegu i mało kto o nich pamięta, jadą do Ameryki i tam się w Polonii są gwiazdorami, bo ludzie jakby zatrzymuje się, Polska w oczach zatrzymała się na tym momencie, kiedy wyjechali. Nie wiem, czy to jeszcze trwa takie zjawisko, czy tego za bardzo nie widać. Takim no, przykładem krzyczącym tego, który to pamiętam, to jakiś ksiądz powiedział, że przyszedł do niego facet, już taki to jest starszy, to dlaczego ksiądz nie odprawia takiej mszy, jak w Polsce się odprawia. Mówi, to znaczy jak? Nie wiem, czy to zatrzymanie się takie w czasie też tego pokolenia imigrantów dotyczy. To jest jeszcze młode pokolenie imigrantów, ale również widoczne jest to, o czym mówisz, na przykład właśnie po sytuacji, po wyglądzie miast, po tym, jakie jest bezrobocie. Oni wszystko pamiętają, ale też bardzo na bieżąco jeszcze śledzą sytuację w kraju. To jest tak, że oni nie mogą o tym zapomnieć, więc wchodzą na strony internetowe, czytają newsy z Polski i tak dalej. Żyją na bieżąco, aczkolwiek gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest ten obraz, który pozostał, ta Polska, którą oni zapamiętali. No właśnie, to jest na forach internetowych, czy na programie, w którym mam godność prawa współprowadzić w telewizji, pojawiają się często emigranci. Na przykład dzwoni z Niemiec. Oglądam, tak. Tak, no i najczęściej zresztą bardzo surowo się wysławiają, ale rzeczywiście widać, że się obiektują. No, to oczywiście nie będzie żadnym odkryciem, że emigracja pęka jakby pod tym względem. Zobaczyć, jak się chwalą paszportami, także a już dostałem obywatelstwo, już nie jestem Syfem, tutaj nic nie łączy, już jestem Britishem prawdziwym. Co prawda angielskiego się jeszcze nie nauczyła, ale już ten papier. Pakistańczycy też kiepsko znają angielski, w związku z czym nie ma jakiegoś takiego pytania. Jest, bo ja się z tym zetknąłem, no to cię też to pan jak rozumiem, że chcą utrzymać związki z Polską, czują się rozczarowani, niezagospodarowani. To znaczy jest potencjał czegoś, co oni będąc tam mogliby dla Polski robić. I ja się zazwyczaj spotykam z opiniami, że po prostu kompletnie patrzymy na to cały czas, zresztą tutaj ale jest też możliwe, że można by na to spojrzeć jako na potencjał nasz, tak jak Irlandia dużo zyskała na tym, że miała dobrze zorganizowaną ogromną społeczność Irlandczyków w Stanach Zjednoczonych. Czy coś się zmienia pod tym względem?
Właśnie Irlandia jest doskonałym przykładem, bo miała też rządowy program powrotów, porządny, taki porządniejszy niż... Tutaj też się mówi w Polsce o tym, że należy ten program zrobić, ale na razie takiego programu reemigracji nie ma z prawdziwego zdarzenia, natomiast tam był przygotowany i tam były właśnie ulgi podatkowe dla tych powracających, którzy chcieliby w Irlandii założyć swój biznes. Także tam było wszystko przemyślane także pod tym kątem zarobkowym, właśnie, bo to jest główna przyczyna, dlaczego ludzie wyjeżdżają. W Irlandii to się zaczęło bardzo, bardzo dawno temu, tak? To było jeszcze w XIX wieku i tam było była zaraza, był wielki głód i to była pierwsza fala, natomiast ona się nie zatrzymała i potem, kiedy ludzie zaczęli mało zarabiać, potem już wracając do bliżej naszych realiów, to w 2008, kiedy był kryzys gospodarczy, Irlandia znowu miała taką potężną falę wyjazdów. No i my tak naprawdę im zapełniliśmy tę dziurę, Polacy, bo przecież teraz Polacy są główną mniejszością narodową w Irlandii właśnie. Natomiast co by było trzeba zrobić, żeby ich przyciągnąć, bo tak jak powiedziałeś, to jest ogromny potencjał ta Polonia i my moglibyśmy wykorzystać to, ściągnąć ich na nasz rynek pracy. Przecież to są osoby, które są doskonale wykształcone, mają doświadczenie zagraniczne, znają języki, doskonale sobie radzą też w trudnych sytuacjach, no bo praca w obcym państwie to jest jednak, no wielu z nas, może ktoś na sali był, ale nie jestem pewna, natomiast wielu z nas zapewne wie, jak to jest ciężko pracować, zwłaszcza kiedy wokół nikt nie rozmawia w twoim języku, trzeba mówić w innym języku i jeszcze zmagać się z nim, może nawet z krzywymi spojrzeniami. No właśnie w Wielkiej Brytanii teraz przecież Polacy są postrzegani jako główna przyczyna niechęci do struktur Unii Europejskiej też. Z drugiej strony, tak jak myśmy wypełnili tutaj Irlandię, to na tę grupę wypełnili Ukraińcy, przepraszam, Ukraińcy, Białorusini. Właściwie na świecie to już ciężko znaleźć kogoś, kto bez akcentu obsługuje klientów w sklepie. Nawet tak się prowadzi tak, Ubera. Co? Prowadzi Ubera, oni głównie tam jeżdżą. Ubera, ale jest tam w korporacjach, że tam się jeżdżą, gdzie jest zaśpiewy bardzo wyraźny. Męczę o to, bo też przy tej książce rozmawiałaś z urzędnikami państwowymi, którzy no, odpowiadają za te rzeczy, więc nie wiem, czy można powiedzieć, że to, co mówi na przykład Bartosz Panczuk, jest jakąś nadzieją tak, na to, że zagospodarujemy tych ludzi, których chwilowo straciliśmy. Bartosz Marczuk mówi bardzo ważną rzecz, że ten rząd po raz pierwszy po 1989 roku dostrzegł znaczenie ludzi młodych, że poprzednie rządy jakby zapomniały o całym pokoleniu ludzi młodych i ich lekceważyły, co skutkowało między innymi tym, że oni byli dyskryminowani, a to się objawiało właśnie w tym, że mieli umowy śmieciowe, niskie pensje itd., itd. No i brak pracy. Tak naprawdę nie było młodych ludzi na ulicach też, oni nie walczyli o swoje prawa tak mocno, no bo to jest tak, że jak się jest młodym, to jeszcze się nie myśli na przykład o emeryturze, prawda? O tym, co będzie za 20 lat. Natomiast ten rząd właśnie, Bartosz Marczuk zwraca uwagę na to, że po raz pierwszy pomyślał o młodych ludziach właśnie o rodzicach, tak? Dając im to 500+. Natomiast tak jak mówiłam już wcześniej, młodzi ludzie potrzebują jeszcze na przykład, jeżeli to już jest matka i ojciec, to żłobek, tak, opieka żłobkowa i tak dalej, szkoła, też służba zdrowia, to wszystko wpływa na to, gdzie ci ludzie zostają, właśnie wybierając, gdzie zakładają rodzinę, o tak. Czy będzie program dobry, to rząd zapewnia, że będzie program, który skusi młodych Polaków do tego, żeby wrócili do Polski, ale na razie nie ma jeszcze konkretów. MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mówi o tym, że warto też utrzymywać kontakt z tą Polonią i właśnie przez ten kontakt z Polonią cały czas próbować ściągać ich tutaj. No, mówimy o tym oczywiście tak od strony polityki trochę, przede wszystkim to nie jest. Przede wszystkim to jest książka poświęcona niepolitycznym aspektom emigracji, tylko takim po prostu ludzkim historiom. Życiowym. Życiowym.
ambicjach politologicznych tam, czy jakichś innych, tylko po prostu książka literacka, którą warto przeczytać, bo tak naprawdę wielu z tych, którzy zostało w Polsce, też mogło mieć te problemy, te życiorysy, troszkę z tych historii, jak widać, że w sumie ta decyzja o wyjeździe zwykle jest taka przypadkowa. Mało kto tam siedział i sobie i wymyślił, że w większości historii mu po prostu tak wyszło. Każdego z nas mogło to spotkać, żeby pojechał, a potem by już tam został. No właśnie, i to wychodzi w praniu, ale właśnie zazwyczaj wychodzi tak, że jak już ktoś pozna, że tam mu jest dobrze, że zarabia więcej i rzeczywiście pojawia im się takie światełko, że tutaj w tydzień zarabiam tyle, ile tam 2 miesiące na przykład, no to zostanę i nie będę wracał. Skoro widzą, że nie muszą stać długo w kolejce, powiedzmy, do państwowej publicznej służby zdrowia, no to też widzą różnice i właśnie te różnice często decydują o tym, że oni zostają i nie chcą wracać, no bo to też wracając do tego, że niektórzy mówią, że to jest wygoda, żeby pojechać i zarabiać więcej, to tak nie jest. Oni muszą poświęcić jakby kontakty ze znajomymi, muszą spalić pewne mosty, żeby wyjechać i to na długo, więc oni naprawdę tej decyzji nie podejmują pochopnie i nie podejmują jej tak, od tak, że to jest wygodniej mi tam zarabiać za granicą. Są dwa niebezpieczeństwa zawsze przy tego typu spotkaniach, znaczy można powiedzieć o książce za mało, ale można powiedzieć o książce za dużo. Z mojego doświadczenia wynika, że to niebezpieczeństwo jest większe, w związku z czym mam taką propozycję, żeby teraz Państwo chcieli przepytać autorkę ewentualnie. Ale to ja Państwa przepytam. Jeżeli nie, to my będziemy Państwa przepytać, także. Niestety z tych, którzy oglądają to przed internetem, nie może być na sali dzisiaj, także lepiej... Bo jest na sali kilku ekonomistów właśnie, którzy mogliby nam opowiedzieć o podatkach więcej. Zapraszam do zabierania głosu na razie na ochotnika. Podejdę z mikrofonem, żeby zabrać mikrofon. Jeżeli nie, to będzie wyznaczać chęć ochotnika. Na razie ochotnika znajdziemy się na mikrofonie. Trochę pośmielone tym, że mnie pani wywołała, ale ja takie pytanie też, bo zawsze staram się w tego typu sytuacjach znaleźć coś pozytywnego. Na początku zaczęliśmy od emigracji, w tym momencie miałem wrażenie, że mówimy o porzuceniu. Czyli o czymś, co może być najbardziej niebezpieczne. Bo jednak ta emigracja z przedtem 90 roku, tam każdy, który wyjeżdżał, chciał wrócić. Nawet góra, który był w Chicago, to była emigracja zarobkowa, zarobić i wrócić. I teraz właśnie to, co się dzieje, że ludzie wyjeżdżają tam z tą myślą, żeby tam zostać. Oni oczywiście, że... Znaczy ja uważam, że państwo nie jest w stanie nic im pomóc w jakichkolwiek programach pomocowych. Bo to, że Irlandczycy przekonali nawet części Irlandczyków do powrotu, to dzisiaj na tym jest jak naprawdę rajem podatkowym. Przecież największe koncerny mają swoje siedziby. I teraz tak patrząc, myślę, że z jednej strony tej emigracji, która zaspokoi swój głód pieniądza i czy inteligentni przedsiębiorcy ludzie zaczną w końcu myśleć i pomyślą o się Polsce, to z jednej strony są bardzo niebezpieczni dla dzisiejszego układu politycznego. Oni myślą zupełnie inaczej, oni rzeczywiście nie potrzebują tego 500+, bo oni potrafią na to zarobić. Oni są tym zdrową częścią gospodarki i zastanawiam się również, czy to nie jest tak naprawdę walka o to drugie pokolenie. To, co dobrze sobie zdają kraje przyjmujące, że jeżeli przejmą dzieci tych emigrantów, to oni już nigdy nie wrócą. I teraz jest pytanie, co zrobić, żeby rzeczywiście ci ludzie chcieli za 10-15 lat wrócić i zmienić ten kraj, tak? Który rzeczywiście był oparty na przedsiębiorczości i wtedy system podatkowy zmienił w najbliższym ciągu pół roku. To jest tak, że oni rzeczywiście gdzieś tam z tyłu głowy jest ta myśl o powrocie i oni się zastanawiają, co gdyby, tak? Co musiałoby się stać, żebyśmy wrócili. No i większości, jeśli zada się takie pytanie, to oni odpowiadają, że lepsze pieniądze, lepsze podatki i tak dalej. Ja myślałam, że pan mi opowie o tych podatkach i że pan będzie właśnie mówił o tym, jak te podatki zmieniłyby i polepszyłyby sytuację w kraju, bo zawsze mi pan to mówił.
I teraz jestem trochę w szoku, że jednak te podatki nie pomogą. No właśnie, no to musimy po prostu zrobić coś, żeby Polska była bardziej przyjaznym krajem dla młodych ludzi. To jest bardzo trudne i no, tak jak pan powiedział, teraz to już w ogóle nie mam nadziei, że możliwe, bo to pan właśnie walczył w rządzie też o to, żeby ten system podatkowy był zmieniony i żeby były ułatwienia, także ulgi dla przedsiębiorców. Co zrobić, żeby oni wrócili? Oni właśnie smakując tego życia, bardzo trudno jest wrócić, ale jest jeden aspekt, który zachęca do powrotu. To jest na przykład to, że ci ludzie muszą tam porzucić właśnie swoje ambicje, czyli zakasują rękawy i idą do pracy gdzieś tam na zmywaku. I to jest taki moment przełomowy dla niektórych, że oni stwierdzają, halo, w Polsce byłbym kimś ważniejszym, tak? Tutaj muszę ciężko pracować, a w Polsce skończyłem studia, jestem ważny, skoro już spadło to bezrobocie, to może teraz sobie wrócę i znajdę jednak tę pracę, skoro jest tak dobrze. Także ten moment, kiedy podejmuje się decyzję, bardzo często też jest na samym początku, albo nie wiem, po pierwszym roku, po drugim, kiedy ci ludzie myślą sobie, nie chcę już więcej harować, tak? I to są te osoby. Ale są też takie osoby, które odnoszą sukcesy i są zmęczone na przykład byciem ciągle gdzieś tam na uboczu, byciem ciągle kimś innym, jakby nie wczuwają się w społeczność, dajmy na to, brytyjską, i stwierdzają, że moje miejsce tak naprawdę jest w Polsce i tak naprawdę to jest moja ojczyzna i skoro już zarobiłem trochę, no to spróbuję wrócić. I wtedy rzeczywiście te osoby zakładają często swój biznes w kraju. Ja to chciałem przeprosić jedną rzecz, bo tu się akurat różni nasze doświadczenie z rozmów. Znaczy może nie, ale myślę sobie zapewne, że pierwszy wątek, z którym ja się muszę spotkać, jak rozmawiałem z nimi też, pieniądze, no to nawet nie chodzi o pieniądze, nie rozumieję, że w Polsce się zarabia mniej, no bo tak jest. Natomiast, że tam wielami czy wami, oni się czują traktowani jak rzeczywiście obywatele, to państwo jest dla nich. I może przyjechać. Urząd Skarbowy potrafi przysłać, to potrafi przysłać list. Szanowny panie, zapomniał pan sobie odliczyć przysługującą panu ulgę z nadpłacią pan 100 funtów, w związku z czym załączamy brzeg. To jest nie do pomyślenia w kraju, że Urząd Skarbowy, jak zauważy nadpłatnie, ale jak zauważy niedopłatnie, to trzymają 4 lata, żeby podobać odsetki. No właśnie, przecież nawet były takie zakusy, żeby język urzędniczy tłumaczyć na polski, na bardziej przyjazny dla klientów, dla obywateli. Także no rzeczywiście samo pismo, samo podejście też państwa i do przedsiębiorców, i do zwykłych ludzi jest rzeczywiście w Polsce. Takie może zaszłości chyba jeszcze z czasów komuny, prawda? My tutaj jesteśmy panami, ty tutaj przychodzisz, stój w kolejce i jak się zainteresujemy, no to wtedy ci odpowiemy. Także rzeczywiście tu jest dużo jeszcze do zrobienia. Coś tam może się zmienia.
Natomiast kiedy, bo to jest właśnie takie anglosaskie podejście, takie bardziej klientela, tak? To jest nasz klient, to nie jest nasz petent, to nie jest osoba, która przychodzi i o coś prosi, tylko to jest traktowanie takie bardziej biznesowe przez urzędników, traktowanie urzędników, klientów biznesowo. I takie podejście to też bardzo wolny rynek otwiera, tak? Jeszcze jedno pytanie, pan zgłasza. Jeszcze pan Marcin tam brał. Myślę, że w otoczeniu każdego z nas, w środowisku każdego z nas istnieją takie historie, o których przecież. A chciałbym się spytać, czy pisząc te historie, chciałabym, żeby przyczepić doszedł do jakiegoś wniosku po prostu, czy jest jakieś przesłanie, no, żebyśmy się od razu pakowali i wyjeżdżali, czy od razu mówili, że już nie wyjeżdżamy, a tym zostawali tutaj w Polsce. Przesłanie jest takie, że pozwoliliśmy na to, żeby młodzi ludzie wyjechali i jednak nie zachęcam absolutnie do wyjazdów. Natomiast, że coś jest jednak tutaj nie tak w Polsce, że pozwoliliśmy wyfrunąć tym 2 milionom osób po 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, kiedy się te granice otworzyły i w tym momencie oni zdecydowali, że skoro możemy wyjąć ten dowód i polecieć do Wielkiej Brytanii, to to zrobimy. No i właśnie to tutaj, to jest ta refleksja, którą chciałam wywołać głównie też, żeby to trafiło jednak do tych naszych rządzących, żeby spojrzeli na to też swoim okiem i zobaczyli, co trzeba naprawić i co zrobić, żeby ich ściągnąć tutaj z powrotem. Takie trzy rzeczy. Pierwsza to mogę takie życiowe doświadczenie. Prawie zostałam pana dłużnikiem ochrony, a nie będę się od tego na tym etapie rodzinnego rozwoju lata 80. Mieliśmy dodatek do tej książki, to było kompletnie bez sensu, bo to mówiła. Ale jakby tak zdecydowaliśmy rodzinie, że prawa też to nam jakoś pokładało, ale problem z migracją jest taki, że to też udział przyjrzeliśmy na lata. Taki współczynnik, ile Polacy, ale Polki rodzą dzieci w Londynie. W Polsce jest bardzo mniej dzieci rodzonych przez Polaków. Tak? Czyli w Londynie ludzie się wyżywi w Wielkiej Brytanii, czyli jest bardzo lepiej. Jak ktoś zakłada rodzinę, to znaczy, że jest bez dzieci. Ma takie podstawowe, zapewnione podstawowe taki komfort życia. Więc to jest coś, co spowoduje, że ta emigracja tam wrasta do kandydatnego społeczeństwa i trudno będzie ją przywrócić do macierzy. Mariusz nie reklamuje naszego dodatkowego. A tak walczy. A w mediach tak walczy. No dobrze, ale nie wiem, czy nic nie reklamuje. Teraz powinien robić to, co robi. Jak ktoś pisze dobre książki, to mówi jakieś pisanie książek. Jak ktoś się zakaże, to powinien być lekarzem. Nie powinien się zajmować walką z urzędem skarbowym. Powinny być wyeliminowane te podatki, które są dobrowolne, takie jak których na przykład wybrać 80%, 90% sieci wielkopowierzchniowych i 60% spółek z OFF w Polsce. Nawet 15% VAT-us, żeby nie było wyłudzeń. Zlikwidowany PIN podatkowy, który ogranicza zatrudnienie, co tam jeszcze. No, możemy reklamować, to nie jest okazja, ale rzeczywiście to jest 5 lat. Znaczy, mamy to przemyślane, to nie jest tylko, nie wymyśliliśmy tylko wczoraj. Są różne pomysły, tak? Niestety rząd teraz ma taki problem, że wzrosła szukanie podatków, więc uznanie mimo, że jest tak jak jest świetnie i jeszcze więcej tego samego przyniesie jeszcze lepsze efekty, więc no, rozumiem, że ten moment jest na reformę podatkową będzie. Ale dziękuję. Dziękuję bardzo, Marcinie. Nie wiem, czy o coś pytasz w tym zasadzie. Ale rzeczywiście te modele powracania, bardzo dobrze, że wróciłeś i wróciliście. Tak, no, to
To rzeczywiście było kiedyś inaczej, teraz jest trochę inaczej i rzeczywiście młodzi ludzie muszą się czuć bezpieczni, żeby założyć rodzinę. Tu jest właśnie ten przykład. Młoda kobieta postanawia, że urodzi tam, nie tutaj. Między innymi dlatego, że wtedy jeszcze nie było ani 500+, ani niczego takiego, ale to nie jest tylko to. To nie tylko o to chodzi, że jak urodzę dziecko, to chcę 500 zł miesięcznie, tylko zanim urodzę, chcę właśnie poczuć się bezpiecznie, że mam stałą pracę, że mogę założyć tę rodzinę, że mam mieszkanie, tak, nie na kredyt, nie mam wiszącego gdzieś tam kredytu nad głową, czy jeżeli jest ten kredyt nawet, to będzie z czego go spłacać. Więc rzeczywiście bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa i tego młodym ludziom tutaj na pewno, tym ośmiu osobom.